Poruszanie się po terenach leśnych pojazdami silnikowymi to najczęściej występujące wykroczenie w nadleśnictwach. Ilość kładów i krosów rozjeżdżających leśne dukty rośnie w zatrważającym tempie. Szkodzą one nie tylko przyrodzie, ale i zagrażają życiu oraz zdrowiu korzystających z uroków lasu. Część zdesperowanych mieszkańców podejmuje działania na własną rękę w celu rozwiązania tego problemu. Jednym z nich są tak zwane pułapki czyli tak jak w tym przypadku wystające z podłoża kolce. Na kilka takich niebezpiecznych znalezisk w okolicy Góry Szybowcowej natknęli się strażnicy leśni Nadleśnictwa Lwówek Śląskiej. Są to działania nielegalne, niezwiązane absolutnie z działalnością Nadleśnictwa Lwówek Śląski. Stanowią potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Dlatego... Prosimy, apelujemy, że w razie znalezienia przez kogokolwiek takich pułapek, o zgłaszanie takiego faktu i lokalizacji do Straży Leśnej Nadleśnictwa Lwówek Śląski oraz na policję. Kolce zagrażają życiu i zdrowiu nie tylko miłośników kładów i motorów krosowych, ale także spacerowiczom oraz rowerzystom. Dlatego leśnicy już podjęli stosowne działania. Nadleśnictwo podjęło działania mające na celu inwentaryzację takich pułapek, takiego zagrożenia dla ludności. A sprawa znalezionych już pułapek tak szybko się nie zakończy. Pracownicy nadleśnictwa Lwówek Śląski poinformowali już policję, która poprowadzi dalsze czynności wyjaśniające.